Skąd pomysł na otwarcie squasha na obiektach AWF i S? Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że jest to Centrum Sportów Rakietowych z zakończonym pierwszym etapem, a mianowicie czterema kortami do squasha. Na ten pomysł złożyło się wiele różnych czynników, jak to w życiu bywa. Przede wszystkim jestem absolwentką tej uczelni. Skończyłam tę uczelnię już blisko 20 lat temu i od samego początku po jej ukończeniu wiedziałam, że bardzo chciałabym związać swoją przyszłość dokładnie z tym miejscem i ze sportem. Kolejny czynnik to brak takiego miejsca na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu i konieczność czy też taka potrzeba z naszej strony rozwijania sportów rakietowych w Trójmieście. Jak wygląda struktura całego obiektu i do kogo jest adresowana? Tak jak powiedziałam, pierwszy etap mamy za sobą, więc cztery korty do squasha i strefę chillout. Strefa chillout składa się ze strefy dla dzieci, ze strefy gier oraz ze strefy kafe. Dla wszystkich osób, które korzystają z naszych kortów do squasha, obiekt dostępny jest w całości i mogą korzystać ze wszystkiego, co tutaj się znajduje. Dla osób, które nie wchodzą na korty i wolą grać na przykład w plejkę lub też skorzystać z naszej strefy kafe, oczywiście też mogą i zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, wszystkich wykładowców, wszystkie osoby z zewnątrz do korzystania z naszej strefy. Natomiast zawsze na preferencyjnych warunkach będą u nas ci, którzy chcą się zaangażować w sporty rakietowe. Czy w obiekcie są przewidziane jakieś kursy, szkolenia na instruktorów squasha? Tak, właściwie traktujemy to miejsce jako kuźnię talentów, ponieważ chcemy przygotować sparring partnerów dla osób grających już od lat między innymi w squasha. Nie skończyłam wcześniej. Drugi etap inwestycji, 5 boisk do badmintona i tenis stołowy. Mamy w planie zakończyć drugi etap również w tym roku i po połączeniu jakby obu etapów będziemy mieć indoorowe sporty rakietowe, squash, badminton, tenis stołowy w jednym obiekcie. Takiego miejsca w Trójmieście nie ma. Przy połączeniu i przy współpracy z obiektem, z nową halą, wspaniałą halą Leszka Blanika wybudowaną, uważam, że będziemy mieć już duży potencjał, żeby zarazić mieszkańców Trójmiasta i nie tylko. Tą pasją do sportu stawiamy głównie na rzeczywiście sport powszechny, na zabawę poprzez sport i niezależnie będziemy tutaj szkolić te osoby, które będą mogły się mierzyć z najlepszymi zawodnikami w Trójmieście, a potem w Polsce. Czyli wracając do pytania, rzeczywiście planujemy zacząć może od Ligi Studenckiej. Studenci będą na bardzo preferencyjnych warunkach, planujemy, że będzie to kwota około 15 zł, wpłata za uczestnictwo w takiej lidze. Wchodzić na korty i grać, to średnio przyjmuje się 2 godziny w ramach tej stawki i rzeczywiście mamy nadzieję przez to wyciągnąć te osoby, które będziemy z czasem szkolić tak bardziej zawodniczo. Będziemy mieć trenera, który będzie zajmował się szkoleniem studentów. Planujemy, ażeby każdy student AWF IS stanął na korcie do squasha, ponieważ wiemy, że to jest sport, który zaraża. Niezależnie squash przez Forbesa zyskał miano najzdrowszego sportu świata. Tak więc, wiedząc, jakie ma dobroczynny wpływ na zdrowie, na organizm, plus do tego wiedząc, jak bardzo zaraża, czyli wchodząc, biorąc rakietę do ręki, gdzie grają wszystkie ściany, gdzie można rzeczywiście po prostu poczuć fun z tego, co się robi, jesteśmy przekonani, że większość z nami zostanie. Będziemy dla studentów organizować, będziemy chcieli, żeby każdy student stanął na kortach bezpłatnie w ramach zajęć, które będziemy, to wszystko trochę wychodzimy do przodu, natomiast będziemy to omawiać z władzami uczelni i wyjdziemy z taką propozycją do władz uczelni. Niezależnie, jeśli stworzy się grupa zapaleńców do gry w squasha, za chwilę badmintona i tenis stołowy, czyli mówimy tutaj o wszystkich dyscyplinach, będziemy
chcieli przekonać o możliwości z utworzenia specjalizacji. Byłoby to cudowne rozwiązanie, gdybyśmy połączyli siły. Także chcemy się do tego przygotować, dać z siebie wszystko, co tylko możemy, czyli obiekt trenera, zarazić młodzież graniem w squasha, za chwilę badmintona i tenis stołowy. I w kolejnym etapie przejść do możliwości kształcenia dokładnie w tym kierunku, czyli trenerskim, instruktorskim, trenerskim w tych dyscyplinach sportu. Na koniec zapytam, jak by Pani zachęciła do odwiedzin tego obiektu i nauki tej dyscypliny, którą zyskuje coraz więcej zwolenników? Po prostu nas sprawdźcie. Tu trzeba przyjść, ponieważ rzeczywiście jest coś takiego w tym miejscu, że jest tutaj klimat. Tu każdy ma się czuć jak u siebie, bardzo swobodnie. I dla nas tworzenie takiej atmosfery i klimatu dla osób nas odwiedzających jest właściwie priorytetem. Tutaj mają powstawać dobre wrażenia i właściwie cudownie byłoby, żeby studenci wychodząc z tej uczelni za kilka lat sobie pomyśleli, że był ten chillout i powstało to Centrum Sportów Rakietowych i tam był taki klimat i tam spróbowaliśmy tego squasha, badmintona, a przez to moje życie potoczyło się dzisiaj tak i tak i dzięki temu zyskałem to i to. Byłaby to dla nas największa nagroda za włożoną pracę.